Proszę Państwa, ostatnie wybory samorządowe też sprzed 2 dni pokazały, że Polacy mają dosyć jałowych sporów, mają dosyć polityki złych emocji. W ciągu ostatnich 5 miesięcy obie główne partie, PiS i PO, straciły prawie 6 milionów wyborców. Myślę, że to jest bardzo poważny znak. Równocześnie Donald Tusk apelował o 500 dni spokoju, z czego mamy ostatnich 140 dni dosyć jałowej polityki, z której bardzo niewiele wynika. Przeciętnie Polak płaci 29 podatków, to jest bardzo dużo. Jeżeli Państwo spojrzycie na to, kiedy był Dzień Podatnika, czyli ten dzień ważny dla każdego z nas, otóż w tym roku przypadł on 23 czerwca i to było 2 tygodnie później niż w ubiegłym roku, także z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia nas Polaków jest gorzej, a nie lepiej. Jesteśmy przekonani, że Polska zasługuje na dobry rząd, który nie będzie się bał poważnych wyzwań, który będzie potrafił tak prowadzić Polskę, żeby dobrze wykorzystać najbliższe 10 lat, bo te 10 lat jest dla nas bardzo ważnych. Albo je wykorzystamy, albo to jest szansa, którą zaprzepaścimy. Jesteśmy przekonani również, że Polska zasługuje, polska scena polityczna zasługuje na dobrą, rzetelną, rozsądną i twardą opozycję. Jest takie przysłowie, które mówi, że nawet najdłuższą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. My dzisiaj ten pierwszy krok wykonujemy. Mamy nadzieję dobrej, szczęśliwej podróży. Zakładamy dzisiaj klub, który nazywamy Polska jest najważniejsza. Ja przedstawię teraz Państwu 15 osób, które w tym klubie Polska jest najważniejsza się znajdują. Elżbieta Jakubiak, Paweł Poncyliusz, Lena Dąbkowska-Cichocka, Tomasz Dudziński, Jacek Tomczak, Filip Libicki, Jan Ołdakowski, Zbysław Owczarski, Jacek Pilch, Wojciech Mojzesowicz, Andrzej Walkowiak, Adam Gawęda, Kazimierz Hajda i Wiesław Kilian. Pierwszy krok w długiej podróży, mam nadzieję, że dobrej nie tylko dla klubu Polska jest najważniejsza, ale dla polskiej sceny politycznej i dla polskiej polityki w ogóle. Dziękuję Państwu bardzo. Kiedy pan jest, pani przewodnicząca? Do góry. Dziękuję bardzo. Właśnie, czy ktoś jest? Spodziewacie się więcej ilości członków? Proszę bardzo, proszę Państwa, ja wydaję się do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, żeby złożyć dokumenty, które formułują nasz klub. A będzie więcej członków, pani poseł? Pani poseł, będzie was więcej?